Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie nie była dla Was zbyt skomplikowana, ale spróbujmy przeanalizować sobie, jakie metody tu wykorzystała jednostka, by zaewidencjonować poprawnie tą operację. Mamy tutaj informację, że operacja została odzwierciedlona poprzez zwiększenie majątku i zwiększenie źródeł finansowania, czyli zobowiązania wobec dostawców. Co oznacza, że jednostka wykorzystała tu zapis dwustronny. To jest z dwóch punktów widzenia. Z punktu widzenia majątku, czyli ta operacja miała wpływ na zapasy jako element majątku, a z drugiej strony na źródła finansowania, bo mamy tutaj zobowiązanie. Kupiliśmy coś na kredyt kupiecki, a właściwie jednostka Bajter kupiła coś na kredyt kupiecki. A zapis dwustronny związany jest, jak już powiedzieliśmy, z metodą bilansową. Jest to jedna z podstawowych metod w rachunkowości, którą musicie bardzo dobrze opanować, jeżeli chcecie dokonywać poprawnych zapisów księgowych. Po drugie, mamy tutaj informację, że jednostka dokonała zapisu w wyżej wymienionej kwocie, czyli odzwierciedliła wartościowo tą operację, czyli na pewno miała tu miejsce metoda wyceny. Dodatkowo wiemy, że jednostka z jednej strony zwiększyła stan majątku w pozycji zapasy, a z drugiej strony w pozycji zobowiązań, czyli zaistniała tu w jakimś stopniu metoda grupowania, bo pogrupowała sobie te elementy w zapasy i w zobowiązanie. Oczywiście te dwie główne, które to wystąpiły to bilansowa i wyceny, ale moglibyśmy jeszcze powiedzieć o metodzie grupowania. Jeżeli chodzi o metodę okresu sprawozdawczego, no to tutaj nie mamy tej metody zastosowanej wprost, to znaczy metoda ta mówi o tym, kiedy przygotowujemy sprawozdania finansowe. Tu na razie ewidencjonowaliśmy tylko operację. Została ona je ujęta w okresie, którego dotyczy. Ten fakt odzwierciedla zastosowanie innej zasady niż metody okresu sprawozdawczego. Oczywiście pierwszy punkt, czyli metoda kasowa, to, było, to był taki punkt dla zmylenia przeciwnika. Czyli by sprawdzić Waszą czujność, oczywiście takiej metody w rachunkowości nie mamy. No dobrze, poznaliśmy podstawowe metody w rachunkowości, teraz możemy przejść do zaznajomienia się z podstawowymi zasadami w rachunkowości. Pewnie jeżeli spojrzycie na tą listę, zobaczycie 12 zasad, pomocie sobie nie dam rady tego zapamiętać. Wierzcie mi, większość z nich jest dość intuicyjna. Kilka z nich jest niezmiernie istotnych, by zapamiętać. Ja je ułożyłam w takiej kolejności, w jakiej uważam, że są one ważne. Oczywiście ktoś mógłby się ze mną wspierać, że wszystkie są ważne, wszystkie są istotne, ale te, o których najczęściej zapominamy, a które są istotne z perspektywy dokonywania potem poprawnych zapisów księgowych, to te na samym szczycie. I w tej kolejności oczywiście będziemy je sobie omawiać.